Cześć, ja jestem Ania Mścichowska, a to mój podcast jakość niejakość. Staram się w swoich odcinkach pokazać Ci, jak funkcjonować w jakości, to znaczy cieszyć się swoim biznesem, relacjami, podróżami, każdym aspektem, który zadziewa się w Twoim życiu. Niedługo wakacje przed nami czas relaksu i dobrostanu w podróży. Jak o to zadbać, by dobrze wydać swoje własne pieniądze? By mieć tą satysfakcję z takiej fajnej, udanej podróży. Pragnę ci pomóc przygotować się do tego krok po kroku. Z dzisiejszego odcinka dowiesz się, co to znaczy jakość odpoczynku. Poznasz motywy i potrzeby konkretnych typów osobowości w zależności od dominującej biostruktury. A może sam lub sama dostrzeżesz podobieństwa, i może będziesz mogła zastanowić się, czy jesteś zielona, czerwona, czy też niebieska. Postaram Ci się podpowiedzieć, jak rozpoznać, czego Twoja dusza potrzebuje, i jak znaleźć kompromis, gdy mamy do czynienia z różnymi potrzebami kilku uczestników podróży. A to nie jest łatwe, już doświadczam tego bardzo często, kiedy przychodzą do mnie klienci, no, i jeżdżą w grupach. Zawsze jest jakiś przewodnik, kierownik grupy. Musimy tutaj dostosować ofertę do wszystkich uczestników. Zacznę od tego, że podróże są lekarstwem i takim panaceum na problemy. Robią nam dobrze na głowę, na ciało i na ducha. Pomagają kolistycznie, tak w całości, złapać taki balans, równowagę dla naszego organizmu. W języku naukowym, no to powiedziałabym, że budują interwencje pozytywne, pomagają budować uzdrawiające wspomnienia, tworzą nowe połączenia neuronalne czy też wpływają na neuroplastyczność naszego mózgu. Tak naprawdę to tworzą uzależnienia. Ale wiesz, takie uzależnienia pozytywne. Ja mówiłam właśnie niedawno w covid że zarażamy wirusem. Ale takim wirusem, który nazywa się uzależnienie od podróży. Podkreślę, że znajomość swoich potrzeb to najważniejszy aspekt wiedzieć po co, dlaczego chce jechać na wakacje. I nawet jeśli jedyną motywacją może być wkurzenie np. sąsiada czy kolegi, czy też chęć stawienia zdjęć na Facebooku i pochwalenie się dla całej społeczności social mediów to też dobrze. Czasem trzeba się zastanowić, co ja mam zamiar zapakować do walizki w tą właśnie moją podróż. Czy to będzie zmęczenie, czy to będzie smutek, czy może frustracja, czy jakieś przepracowanie, czy jakaś może nadzieja na zbudowanie fajnej relacji, czy to może zbudowanie jakichś pięknych, pozytywnych wspomnień, czy to będzie chęć poświętowania na przykład urodzin, czy jakiejś rocznicy. Czy spędzenie czasu z rodziną, pobycie z dziećmi, z mężem, z żoną? Wiesz, mogłabym ci wymieniać, co ludzie pakują do bagażu. Jednocześnie najważniejsze jest to, co chcesz przywieźć z tych wakacji, z tej podróży. Myślę, że to jest uśmiech, energia, której ci brakuje na co dzień, a może nowe znajomości, a może jakaś wiedza, wiedza historyczna czy kulturowa. Pozytywne doświadczenia, jakieś fajne doznania kulinarne, piękne widoki, może nowego partnera, partnerkę, albo może chcesz przywieźć dziecko tej podróży. Wiesz, ilu moich klientów poczęło dziecko na swoich wakacjach? A propos, to jest bardzo dobre, zmienić klimat. Jeśli jest trudno, podróże mega sprzyjają. Jeśli chcesz, to spróbuj. Zachęcam. Twoja potrzeba, Twój motyw. Jest jednym z najważniejszych aspektów przy podjęciu decyzji, co wybrać, no i wpływu na ostateczny efekt ostateczny taki dobrostan ostateczną taką jakość, cudowną jakość, taką satysfakcję z podróży. Gdy już wiesz, po co chcesz jechać, zastanowisz się, jaka jest twoja potrzeba, no to czas, aby dowiedzieć się, co wybrać i na co zwrócić uwagę. Uznając zasadę, że nie wszystko jest dla wszystkich, to co jest odpowiednie dla konkretnej indywidualności, dla konkretnej osobowości? Oczywiście jest kilkadziesiąt, może nawet kilkaset tysięcy ofert na rynku turystycznym, hotelarskim, i każdy znajdzie coś dla siebie. Ale jak znaleźć coś, co będzie pasowało do moich wymagań? Na świecie mamy 8 miliardów, tak? 8 miliardów ludzi, no więc można by powiedzieć, że skoro każdy jest inny, no to mamy co? 8 miliardów typów osobowości? Gdybyśmy tak uznali, to chyba nie starczyłoby nam ofert turystycznych na tej ziemi. Skoro jesteśmy różni, różnorodni, to ok, ale działamy przecież według bardzo podobnych struktur, bardzo podobnych typów zachowań. Profesor Paul McLean. Udowadniając teorię trójdzielności ludzkiego mózgu, dał taką podwalinę do przyporządkowania osobowości człowieka do konkretnych cech, zachowań. I na przykład w struktogramie nazywa się to biostruktura. Postaram się Tobie to przybliżyć w aspekcie podróżowania. Jak to wygląda, jak to się ma właśnie do tych typów osobowości jaka biostruktura co wybiera, jak decyduje. Na tapetę weźmiemy jako pierwszą dominującą biostrukturę zieloną. Powiedzmy, że to ty jesteś taką zieloną osobą. Oczywiście kolory są nadane symbolicznie. I teraz, zanim zabierzesz się za szukanie ofert wakacyjnych, to przede wszystkim spytasz znajomych. Te osoby tak po prostu mają. Szukają znajomych, przyjaciół, sąsiadów, którzy byli na wakacjach, żeby opowiedzieli im o swoich wakacjach. Będziesz czuł się bezpiecznie, gdy ich sugestia i ich opinia będzie pozytywna. Odpoczynek też planujesz w swoim ulubionym towarzystwie. Nawet jeśli pracujesz z ludźmi, to wcale nie jedziesz na wakacje po to, żeby odpoczywać ogólnie od ludzi, też odpoczyć od tych konkretnych ludzi, z którymi pracujesz. Zapewne nawet nie będziesz mieć problemu z nawiązaniem nowych znajomości, już pewnie w samolocie czy w autobusie kogoś zaczepisz. I świetnie będziesz resetował się i ładował swoje baterie, opowiadając na przykład różne historie, chociażby z pracy, podczas jakichś powiedzmy spotkań wieczornych z innymi ludźmi. Generalnie, jeśli jesteś zielony, to uwielbiasz gadać, uwielbiasz ludzi, jesteś ogólnie bardzo sympatyczny. Czy nie? Zastanów się, może Ty jesteś właśnie taką zieloną osóbką. Lubisz też sprawdzone oferty, nie lubisz za bardzo eksperymentować, Twój urlop nie może być w samotni, musisz go spędzić z rodziną, znajomymi, przyjaciółmi, wtedy myślę, że będziesz szczęśliwy i usatysfakcjonowany. Gdy masz w sobie ciekawość do świata i Twoją potrzebą jest zgłębienie historii, kultury, wówczas będziesz wybierał miejsca takie... Zasłyszane, takie, które ktoś ci polecił i powiedział, że było świetnie. Historia taka, która łączy się na przykład z Twoimi zainteresowaniami, aniżeli coś całkowicie nowego. Takie nowe rzeczy to niekoniecznie są dla Ciebie. Robisz też na wakacjach mnóstwo zdjęć. Dzwonisz do bliskich, aby podzielić się na bieżąco swoim szczęściem, swoimi spostrzeżeniami, nowymi odkrytymi miejscami. Przesyłasz te zdjęcia, lubisz się bawić świętować na przykład urodziny, rocznice to są dla ciebie bardzo ważne aspekty. Teraz przybliżę ci biostrukturę czerwoną. Ognistą, dynamiczną, taką, która wie, czego chce. Działa szybko, do celu i nie lubi tracić czasu i musi mieć naj, najlepiej, najszybciej, najciekawiej, najbardziej deluxe. Ceni sobie jakość w wyjątkowej cenie. Bez czerwonych biostruktur nie byłoby na świecie hoteli takich jak na przykład Atlantis de Palm w Dubaju, czy może Max Royal w Turcji. Jeśli nie znasz, to wygooglaj sobie te hotele, zobaczysz, jakie są piękne, ekskluzywne, no i drogie. Za tydzień pobytu w takim hotelu trzeba grubo zapłacić na przykład około 50 tysięcy za dwie osoby. Co ty na to? Zapłaciłbyś? Jeśli jesteś osobą czerwoną, to na pewno dostrzeżesz w tej cenie również jakąś korzyść. Przecież dlatego tego luksusu właśnie warto nadszarpnąć kieszeń, bo po to się pracuje, po to się żyje, żeby korzystać z tego życia, prawda? To nie znaczy, że na przykład zielona biostruktura nie wybiera hoteli Deluxe. Oczywiście takie osoby też wybierają hotele ekskluzywne. Ale takie, w których czują się jak, jak w domu. Jeżdżą do często tych samych miejsc. Mam wielu takich klientów, którzy lubią jeździć do tych samych hoteli, lubią do nich wracać. Często też wybierają ten sam numer pokoju. Proszą mnie, żebym zaznaczyła, że chcą koniecznie być w tym samym pokoju, bo bardzo lubią w ten sposób wypoczywać. To zielona biostrukturka. Tak działa. Wracając do czerwonych. Miejsca, które odwiedzają czerwone osoby, osoby z taką osobowością, to są miejsca, które znajdują się na liście top. Hotele top, miejscowości top, plaże top, kraje top. Wtedy ładowanie baterii dla tych osób odbywa się zdecydowanie szybciej i intensywniej. Jeśli też jesteś czerwonym typem turysty, to na pewno będziesz szukał w przewodniku miejsc oznaczonych szczególną plakietką, to na pewno zwróci Twoją uwagę. Na wakacjach też będziesz chciał lub chciała czuć się wyjątkowo. Zapewne kupisz sobie kilka nowych ubranek przed, może butów, przygotujesz też swoje ciało, przygotujesz sobie nową fryzurę, nowy kolor paznokci, aby czuć się na tych wakacjach komfortowo. Mężczyźni będą też świecić nowym lookiem. Będziesz też domagać się odpowiedniego serwisu na miejscu, za który przecież oczywiście zapłaciłeś albo zapłaciłaś. Pokoju na wyższym piętrze, na przykład lepszego widoku, czy też odpowiednio wyposażonego baru, bo też są takie opcje All Inclusive lub All Inclusive Ultra, gdzie osoba czerwona mocno zwróci uwagę na to, co znaczy ultra i czy te ultra obejmuje na przykład importowane alkohole. Jeśli jesteś osobą czerwoną, to wiesz o czym ja mówię. Każde niedociągnięcie będzie przez ciebie skrytykowane, zatem przed wyjazdem koniecznie upewnij się, że wszystko gra. Dopytaj osoby, której zlecasz wybranie Twoich wakacji, czy też jeśli robisz to sam, to dokładnie zrób checklistę i sprawdź, czy wszystko jest na miejscu, żebyś się potem nie denerwował. Została nam ostatnia osoba, niebieska. Niebieska biostruktura, która działa z kory przedczołowej, osoba analizująca, osoba, która długo się zastanawia, osoba z lekkim dystansem do ludzi, świata, lekko wycofana. To jest chodzący perfekcjonista, jednocześnie zdystansowany obserwator no i raczej bym powiedziała, że samotnik. Jeśli jesteś właśnie taką osobą, wykazującą takie cechy osobowości, to na pewno na swój urlop... Zabierasz totalne minimum w rzeczach, no i w ludziach. Niestety będziesz musiał tolerować innych, ale zachwytu nie będzie. Najlepiej, żeby nikt do ciebie za wiele nie mówił, a ty odezwiesz się, kiedy naprawdę uznasz, że masz coś do powiedzenia. Takie osoby odpoczywają najlepiej w swoim własnym towarzystwie. Nie zdziw się, jak do wyjazdu będziesz przygotowywał się bardzo długo. Bardzo mówię przez A, bo naprawdę takie osoby niebieskie są mi też bardzo dobrze znane. To są osoby, które zadają mnóstwo pytań, które muszą sprawdzić odległość do plaży, wielkość pokoju, wielkość hotelu, czy też miejsca, które można zobaczyć w okolicy. To są osoby, które muszą naprawdę wszystko, wszystko sobie sprawdzić, przeanalizować, a odhaczyć. Będzie ofert zawsze za dużo, zbyt wiele opinii, które musisz przejrzeć, gdzie każdą trzeba przeczytać i przeanalizować, zbyt wiele rzeczy istotnych i wciąż analizowanie będzie Cię oddalać od podjęcia decyzji. Więc najlepiej wyznacz sobie czas, kiedy podejmiesz decyzję. Czy będziesz czekał miesiąc czy tydzień, czy dajesz sobie dwa dni i musisz zdecydować. Nie zawsze ta decyzja będzie racjonalna, ale przecież można czasem zasugerować się potrzebą serca, a nie wszystko analizować i racjonalizować. Czasami warto jest poprosić taką osobę czerwoną. Ona szybciej pomoże ci zdecydować. Ona będzie działała pod wpływem swojej emocjonalności, swoich impulsów. Pokrótce przedstawiłam Ci charakterystykę osobowości o skrajnie dominującej biostrukturze. Jest to naprawdę niesamowite i ważne, żeby wiedzieć, co lubimy, jak czujemy i czego potrzebujemy. Jeśli dokładnie się zastanowisz, to masz szansę na świetne i udane wakacje, takie, które naładują Twoje baterie i spełnią Twoje potrzeby na 100%. W kolejnym odcinku odpowiem Ci, jak przygotować się do rozmowy z agentem turystycznym, jeśli sam nie chcesz tych wakacji sobie wybierać, a chciałbyś zlecić je komuś, kto się na tym zna. Do usłyszenia, do zobaczenia, życzę Ci miłego przygotowywania się do wakacji. Pozdrawiam.